Trwa ukwiecanie naszego miasta. Kwiaty i rośliny widoczne są już w różnych miejscach. Najwięcej, bo 42, jest kwietników wiszących na latarniach wzdłuż głównej ulicy Pabianic na odcinku od Kościuszki do Gdańskiej. 12 skrzynek kwiatowych i skrzynki z kwiatami umieszczono na moście w Parku Słowackiego. Kaskadowe stojące konstrukcje pojawiły się m.in. na Starym Rynku oraz w centrum miasta, na przykład na ulicy Świętego Jana oraz na Zamkowej. Łącznie tego typu stojaków jest 15. Wspomniane kwietniki, skrzynki i stojaki wypełniają kompozycje różowej i białej surfini oraz jasnozielonej impomei. Ale na tym nie koniec. Wzdłuż ulicy Łaskiej, od ulicy Szarych Szeregów do Domu Pomocy Społecznej oraz obok przejścia dla pieszych przy ulicy Szarych Szeregów na wprost dworca posadzono dodatkowo 260 krzaków róż, które zakwitną na żółto i różowo. W kolejnych punktach miasta można zobaczyć gazony z trzmieliną. Ten popularny krzew posadzono na skwerze Anny Walentynowicz, na krańcówce przy Waltera Jankego oraz przy kościele Najświętszej Marii Panny. Upiększanie miasta w postaci nasadzeń kwiatów na wiosnę odbywa się już od kilku lat. Pierwszy raz akcję ukwiecania ulicy Zamkowej zorganizowano w 2014 roku. Jak wiadomo, wszelkiego rodzaju zieleń, czy to kwiaty, czy to ozdobne rośliny i krzewy w przestrzeni miejskiej, to nie tylko kwestia estetyki. Dzięki wielu zaletom powodują, że miasto staje się bardziej przyjaznym miejscem. Wiadomo, że to drzewa oczyszczają powietrze, ale kwiaty pomagają w poprawie jego jakości. Ponadto roślinność urozmaica miejsca, powoduje, że stają się one bardziej estetyczne, ciekawsze i milsze do spacerowania. A to z kolei wpływa na poprawę samopoczucia mieszkańców. Powstał na zatorzu na ścianie budynku na skrzyżowaniu ulic Karniszewicka-Torowa. Trudno go nie zauważyć, ponieważ swoim rozmiarem i kolorami przyciąga wzrok. Mowa o muralu powstałym z inicjatywy działającej w naszym mieście od kwietnia 2022 roku grupy Alarm Smogowy Pabianice, a konkretnie dwóch osób z tego grona. Myślałam, że to był mój pomysł, tak? Okazało się, że pani Marysia się upomniała, że ona też mówiła mi, że miała taki pomysł, więc pozdrawiam panią Marysię się za to, że gdzieś zasiała mi ziarenko w głowie i wykiełkowało i że ten pomysł po prostu został zrealizowany. Marysię poznałam chyba z półtora roku temu i nie mieliśmy długo już kontaktu ze sobą, tak? Dlatego teraz mi ciężko jakby się tutaj odnieść i co robi teraz Marysia, ale Marysia chodzi na boso i promuje właśnie chodzenie na boso. Za inicjatywą stworzenia muralu poszło działanie. Namalował go pabieński artysta kruk, czyli Adam Wirski. Mural zajął 5 dni. To było przygotowanie, rzucenie szkicu, a później wykonanie go już sprayami. Tak, pomagały mi dzieciaki moje, bo czasami żona mnie odwiedzała z dziećmi. Ale przede wszystkim pomogła mi Katarzyna Zermel, która przygotowała projekt. I tak naprawdę w całej mojej jakiejś tam drodze artystycznej to jest drugi projekt wykonany z czyjegoś projektu. Znaczy drugi mural wykonany z czyjegoś projektu. Także fajne doświadczenie. Projekt jest super, fajnie się go malowało. No i wielkie podziękowania dla Kasi. W ostatnim dniu malowania muralu pomagali również mieszkańcy Zatorza, zarówno mali i ci więksi. W piątek, gdzie przez 2 godziny osoby, które miały ochotę, przychodziły i malowały ze mną. Głównie były to dzieci, jak zwykle na warsztatach, ale też dwoje rodziców się, że tak powiem, do puszki zagarnęło i też trochę pomalowali. Także fajnie, oni też pomogli. Zostawiłem tutaj w dolnej części troszkę zieleni do malowania. No i dzięki temu stworzyliśmy ten mural wspólnie. Autorką projektu, jak już wspomniał Adam Wirski, jest Katarzyna Zelmer z pracowni artystycznej Wizards, znana również z grupy wolontarystycznej Agrafka. Właściwie od początku gdzieś tam był to pomysł mój, który oczywiście przez parę tygodni właściwie jeszcze ewoluował, szczegóły pewne były zmieniane, dogrywane, kolorystyka konsultowane, więc drobne elementy co chwila się zmieniały, ale też zależało mi na tym, żeby wkomponować się też w przestrzeń, żeby to nie był projekt, który gdzieś całkowicie będzie odstawał i nie wiem, pojawią się tu wieżowca, przecież jesteśmy na Zatorzu, gdzie mamy domki jednorodzinne, dookoła gdzieś tutaj mamy zielone szyldy i tak dalej, więc tej zieleni jest dużo, no i żeby się to przede wszystkim kojarzyło z tym czystym powietrzem. Biorąc pod uwagę ilość poprawek, stworzenie projektu zajęło autorce w rezultacie kilkanaście godzin. Koncepcja to życie w zrównoważonym środowisku pełnym zieleni i odnawialnych źródeł energii oraz odchodzeniu od paliw kopalnych jak węgiel i palenie śmieciami. Gdzieś tam w tle mamy nasze szare, zadymione miasto, ogień, który symbolizuje to, że jednak jeszcze w piecach w większości palimy i takie
miasto, którego przynajmniej ja bym chciała, zamknięte na razie w takiej bańce zielonej, gdzie o to powietrze dbamy, gdzie jest więcej tych odnawialnych źródeł energii i możliwości ogrzewania właśnie takiego bardziej ekologicznego. Miejsce wykonania muralu też nie jest przypadkowe. Zatorze to dzielnica Pabianic, gdzie odnotowuje się największe zanieczyszczenie powietrza. Nawet 25-krotne przekroczenie norm, co powoli degraduje nasz organizm, nasze zdrowie. A tutaj no, to miejsce jest idealne, ponieważ jest tuż przy aptece. Ludzie wybierając się do apteki mogą może na chwilę się zastanowić, tak, że może zamiast tylko myśleć o tym, żeby leczyć objawy, zainteresować się przyczyną. A jedną z przyczyn właśnie jest zanieczyszczone powietrze, które powoduje choroby nie tylko płuc, ale i serca. Są też alergie od tego. Nasze jelita, wszystko choruje od tego. Cały organizm i skóra. Czy nawet oczy są po prostu degradowane, niszczone przez zanieczyszczone powietrze, w które są toksyczne, rakotwórcze substancje. Otwarcie, a może raczej odsłonięcie muralu było kameralne. Cię otwieramy oficjalnie pierwszy mural na Zatorzu. Okay. Założycielka grupy Alarm Smogowy Pabienice podziękowała, wręczając drobne upominki osobom zaangażowanym w to przedsięwzięcie. Oprócz autorki projektu i wykonawcy była to również przedstawicielka gminnej spółdzielni Samopomoc Chłopska w Pabienicach, do której należy budynek. Natomiast grantodawcami muralu jest Polski Alarm Smogowy oraz Fundacja Clean Air Fund. W poniedziałek 10 czerwca rusza druga w tym roku zbiórka wielkogabarytów. Podczas pierwszej tegorocznej objazdowej akcji przeprowadzonej na przełomie lutego i marca mieszkańcy Pabianic pozbyli się 180 ton odpadów wielkogabarytowych. Ta ilość to nieco mniej niż średnia z poszczególnych lat, analizując pierwsze objazdowe akcje w danym roku. Zasady drugiej tegorocznej zbiórki niczym nie różnią się od poprzednich zorganizowanych przez Urząd Miejski. Będzie prowadzona w dni robocze. Zbierane będą tylko odpady pochodzące z gospodarstw domowych, nie będą zbierane odpady z nieruchomości niezamieszkałych czy ogródków działkowych. Harmonogram akcji wraz z dziennym wykazem ulic dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce Odpady Komunalne, terminy zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Tam również znajdziemy informacje na temat odpadów, które obejmie zbiórka oraz tych, których wystawiać nie należy. Zużyty sprzęt RTV i AGD, meble, małe opony samochodowe do rozmiaru 1250x400 mm, złom, zużyte lampy i oprawy oświetleniowe czy elementy i urządzenia z tworzyw sztucznych to m.in. odpady objęte zbiórką. Z kolei na liście odpadów, które nie będą odbierane, widnieją odpady budowlane czy rozbiórkowe, np. panele podłogowe, także szkło, środki chemiczne, odzież, gruz, ziemia oraz inne, których lista znajduje się na wspomnianej stronie internetowej. Można je samodzielnie oddać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, nazywanych w skrócie PSZOK, przy ulicy Warzywnej 6. Zbiórka wielkogabarytów każdego dnia rozpoczyna się o godzinie 6. Jeśli mieszkaniec nie zdąży wystawić odpadów przed posesję do tej godziny, a transport przejedzie daną ulicą, odpady nie zostaną zebrane. Akcja zakończy się w piątek, 28 czerwca. Centrum Seniora zaprasza do siebie nie tylko seniorów, ale wszystkie osoby pełnoletnie chcące wziąć udział w zajęciach ruchowych i sportowych realizowanych przez miasto w ramach programu Zdrowe Łódzkie na Plus. Szczególnie zapraszam panów, którzy by skorzystali z zajęć na zdrowy kręgosłup oraz zajęcia pod tytułem Olimpijska Forma. Wszystkie te zajęcia odbywają się popołudniami. Zapraszamy na profil Centrum Seniora. Grafik na czerwiec jest rozpisany. I tak dla Pabieńczanek zajęcia Zdrowy Kręgosłup odbywają się w poniedziałki o godzinie 15, a ćwiczenia mięśni dna miednicy naprzemiennie z zumbą we wtorki o godzinie 16.30. Dla panów ćwiczenia gimnastyczne bądź w olimpijskiej formie zaplanowano w wybrane poniedziałki o godzinie 16.30. A zajęcia Zdrowy Kręgosłup w środę również o godzinie 16.30. Co istotne, udział w zajęciach jest bezpłatny. Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu 887 500 951. Oprócz tego placówka przy ulicy Konopnickiej 39 jak co miesiąc zachęca i tutaj już osoby 60+ do udziału w różnego rodzaju tematycznych spotkaniach. Najbliższe odbędzie się 17 czerwca o godzinie 10. Gościmy panią Magdalenę Omiotek,
która będzie miała prelekcję na temat dosyć krępujący, trudny dla seniorów i nie tylko. Temat prelekcji to nietrzymanie moczu u kobiet i mężczyzn. Jak sobie z tym radzić w wieku senioralnym, jakie sposoby, żeby unikać nieprzyjemnych sytuacji. Kolejne wydarzenie to występ sekcji kabaretowej, który będzie miał miejsce 28 czerwca. Nasza sekcja kabaretowa kończy swój sezon kulturalny. Zapraszamy wszystkich naszych członków Centrum Seniora na przedstawienie kabaretowe kabaretu Komedia. Przedstawienie kabaretowe prawdopodobnie odbędzie się o godzinie 15:00 i przez wszelkie informacje zapraszamy na nasz profil internetowy, facebookowy oraz do Centrum Seniora. Plakaty stosowne będą wisiały. W planach jest również potańcówka pod altaną. Prawdopodobnie odbędzie się ona dzień wcześniej, 27, ale zapraszamy seniorów do kontaktowania się, sprawdzania terminu, bo może to ulec zmianie. Ale na potańcówka odbędzie się tuż po Nocy Świętojańskiej. Mam cichą nadzieję, że szczególnie panie uwzględnią to i znajdą się kolorowe, kwieciste stroje, a może jakiś wianek na głowie też się pojawi. Chcielibyśmy zapalić ognisko. Czy to się nam uda? Zobaczymy. Ponadto 11 czerwca o godzinie 14 oraz 27 czerwca o godzinie 10 w siedzibie centrum swój dyżur będą mieli członkowie Miejskiej Rady Seniorów. Seniorzy z Rady Seniora zapraszają innych seniorów tutaj do nas. Dyżur, wszelkie sprawy dotyczące seniorów zapraszamy serdecznie do nas, do naszej siedziby. Przerwę tak zwaną techniczną, tak jak w latach poprzednich, Centrum Seniora będzie miało od 1 do 14 lipca. Wolny czas od zajęć placówka przeznaczy na generalne porządki. Mistrzynie i wicemistrzynie powiatu pabieńskiego w siatkówce plażowej walczyły w kolejnym etapie rozgrywek w tej dyscyplinie sportu w licealiadzie. W półfinale wojewódzkim, który rozegrano na piaskowych boiskach w Lewitynie, walczyły cztery drużyny. Zespół szkół nr 3 i drugie liceum z Pabianic, pierwsze liceum z Ozorkowa i zgierski zespół szkół ponadpodstawowych. Zawody rozegrano systemem każdy z każdym w jednosetowych meczach do 21 punktów. Po czterech kolejkach spotkań z dwoma zwycięstwami na koncie były dwie drużyny, mistrzynie powiatu pabieńskiego z zespołu szkół nr 3 i licealistki z Ozorkowa, mistrzynie powiatu zgierskiego. Pabieńczanki wygrały z rywalkami ze zgierskiego zespołu szkół ponadpodstawowych 21-12 i derbowy pojedynek z drugim LO również w takim samym stosunku. Siatkarki z Ozorkowa pokonały zgierzanki 21-9 i nasze wicemistrzynie z drugiego ogólniaka 21-14. Przedostatni mecz zespół szkół nr 3 z Pabianic kontra pierwsze liceum z Ozorkowa nie decydował o awansie do finału wojewódzkiego, ponieważ ten obie miały już zagwarantowany. Kwestią do rozstrzygnięcia było, która z drużyn wywalczy pierwsze, a która drugie miejsce w półfinale. Skuteczniej zagrały ozorkowianki, wygrywając to spotkanie 21-14. W ostatnim pojedynku walczyły drużyny przegrane, a stawką było trzecie miejsce w półfinale wojewódzkim. Zajęły je siatkarki drugiego liceum po zwycięstwie nad zgierzankami 21-14. Finał wojewódzki, w którym siatkarki plażowe z zespołu szkół nr 3 będą reprezentowały nasz powiat, rozegrany zostanie 7 czerwca w Łodzi. W półfinale wojewódzkim w siatkówkę plażową chłopców rozgrywanym w ramach licealiady powiat pabieński reprezentowali siatkarze drugiego liceum ogólnokształcącego, mistrzowie powiatu i wicemistrzowie z zespołu szkół nr 2, czyli elektryka. Przypomnijmy, że rok temu obie ekipy również walczyły w półfinale wojewódzkim, ale bez powodzenia. Tym razem w zawodach rozegranych w Lewitynie chcieli poprawić ten ubiegłoroczny rezultat. Przeciwnikami naszych siatkarzy były dwie drużyny z Ozorkowa, zespół szkół zawodowych i pierwsze liceum. Już w pierwszych swoich meczach Pabieńczanie pokazali, że ten plan może się udać. Licealiści z drugiego ogólniaka wygrali z rywalami z pierwszego LO Ozorków 21-18, a siatkarze elektryka pokonali drużynę zespołu szkół zawodowych z Ozorkowa również 21-18. Kolejny mecz pabieńskich drużyn nie przyniósł jakichś rewelacji. Tak jak w zawodach na szczeblu powiatu, tak i w półfinale górą byli siatkarze drugiego LO, wygrywając pojedynek z ekipą elektryka 21-7. Mecz pomiędzy drużynami z Ozorkowa zakończył się zwycięstwem zespołu szkół zawodowych 21-13. Po tych czterech spotkaniach drugie LO Pabianice miało na koncie dwa wygrane pojedynki, po jednym zespół szkół nr 2 z Pabianic i zespół szkół zawodowych z Ozorkowa.
po wygranym meczu siatkarzy mistrzów powiatu pabińskiego z drugiego LO nad rywalami z zespołu szkół zawodowych z Ozorkowa 21-16 nasi siatkarze mieli już pierwsze miejsce w półfinale w kieszeni. Pozostawało pytanie, która z pozostałych trzech drużyn zdobędzie drugie miejsce w zawodach. Decydował o tym ostatni pojedynek siatkarzy Elektryka z rywalami z pierwszego liceum z Ozorkowa. W przypadku zwycięstwa wicemistrzów naszego powiatu to drużyna Elektryka zapewniała sobie tę lokatę i jednocześnie wspólnie z siatkarzami drugiego liceum awans do finału wojewódzkiego. Elektrycy stanęli na wysokości zadania, wykonali założony plan, wygrywając z rywalami z pierwszego ELO z Ozorkowa 21-14. Finał wojewódzki licealiady w siatkówce plażowej, w którym powalczą reprezentanci naszego powiatu, odbędzie się 7 czerwca w Łodzi. Młodzieżowy Dom Kultury był organizatorem półfinału wojewódzkiego w siatkówce plażowej w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej na piaskowych boiskach w Lewitynie. O awans do kolejnego etapu rozgrywek finału wojewódzkiego rywalizowało 5 drużyn chłopięcych i 4 dziewczęce. W kategorii chłopców powiat pabieński reprezentowali mistrzowie z Dobronia i wicemistrzowie z Piątkowiska. Dobronianie pokazali klasę i bez strat zakończyli te zawody, pokonując w drodze po awans do finału wojewódzkiego rywali ze szkoły podstawowej nr 1 z Głowna 21-18. W derbowym meczu z zespołem z Piątkowiska wygrali 21-11, a w kolejnych dwóch meczach wyszli zwycięsko z pojedynków z przeciwnikami ze szkoły podstawowej w Wieleninie 21-7 i szkoły podstawowej nr 3 ze Zgierza 21-17. Na drugi zespół, który sięgnie po awans do finału wojewódzkiego, trzeba było czekać do ostatniego meczu zawodów półfinałowych. Pretendentami do tego trofeum wraz z innymi dwoma zespołami byli siatkarze z Piątkowiska. Przed meczem SP Piątkowisko kontra SP 1 Główno siatkarze ze Zgierza, którzy zakończyli rywalizację, mieli na koncie 6 punktów. Ekipa z Piątkowiska 5, a z Główna 4 punkty. W przypadku wygranej Głownian te 3 drużyny miałyby po 6 punktów i o drugim miejscu decydowałaby mała tabela pomiędzy zainteresowanymi drużynami. Do takich wyliczeń jednak nie doszło, ponieważ wicemistrzowie naszego powiatu wyraźnie wygrali ostatni mecz, pokonując rywali z Głowna 21-11. Tym samym powiat pabianicki będą reprezentować w finale wojewódzkim siatkówki plażowej Igrzysk Młodzieży Szkolnej 2 zespoły. Zawody rozegrane zostaną 13 czerwca w Burzeninie. Szkoła podstawowa nr 1 z Głowna, nr 6 ze Zgierza, z Dobronia i Petrykozów, reprezentantki tych czterech szkół zmierzyły się w półfinale wojewódzkim siatkówki plażowej w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Zawody na boiskach piaskowych w Lewitynie rozegrano systemem każdy z każdym, a zespoły grały po jednym secie do 21 punktów. Siatkarki reprezentujące w tych rozgrywkach nasz powiat z Dobronia i Petrykozów walczyły ze zmiennym szczęściem. Zdecydowanie lepsze zawody rozegrały dobronianki. Mistrzynie powiatu pokazały się z jak najlepszej strony, pokonując kolejno swoje rywalki z Głowna 21-14, ze Zgierza na przewagi 22-20 i tak jak w zawodach na szczeblu powiatowym rywalki z Petrykozów 21-5 zajmując pierwsze miejsce. Siatkarki ze szkoły podstawowej w Petrykozach nie mogą zaliczyć tego półfinału do udanych. Wicemistrzynie powiatu pabieńskiego uległy wszystkim rywalkom, choć w pojedynku z siatkarkami z Głowna długo utrzymywały prowadzenie, przegrały jednak to starcie 18-21. Drugie miejsce w rywalizacji zajęły siatkarki szkoły podstawowej nr 6 ze Zgierza i razem ze zwyciężczyniami półfinałowych zawodów z Dobronia awansowały do finału wojewódzkiego rozgrywek. Te zawody odbędą się 13 czerwca w Burzeninie. Piłkarze szkoły podstawowej z Ksawerowa po zdobyciu tytułu mistrzów powiatu pabieńskiego awansowali do półfinału wojewódzkiego Igrzysk Dzieci. Zawody na tym szczeblu odbyły się w Byczynie koło Poddębic, a rywalizowały w nich 3 drużyny. Oprócz drużyny z Ksawerowa reprezentacja szkoły podstawowej nr 6 ze Zgierza i szkoły podstawowej nr 1 z Poddębic. Ksawerowianie nie mogą tych zawodów niestety zaliczyć do udanych. W pierwszym meczu ulegli wysoko rywalom ze Zgierza 0-5. Drugi pojedynek już nie był tak jednostronny. Co prawda pierwszą połowę przegrali z piłkarzami Poddębic 0-2, ale po przerwie doprowadzili do remisu po 2. Jednak rywale zareagowali kolejnym celnym strzałem. Ksawerowianie nie odpuścili i w końcówce pojedynku znów doprowadzili do remisu 3-3, ale w doliczonym przez sędziego czasie gry to jedno zwycięskie trafienie zapisali na swoim koncie piłkarze z Poddębic.
Pewnym usprawiedliwieniem nieudanego występu piłkarzy z Ksawerowa może być to, że w drużynie grali zawodnicy z klas 4-5, a u rywali dominowali piłkarze z klas 6, bardziej rośli i fizycznie bardziej rozwinięci. To perspektywiczna drużyna, mówią opiekunowie zespołu mistrzów powiatu pabianickiego, planując już przyszłoroczne zawody w rywalizacji międzyszkolnej.